Na początek kilka słów wstępu. W tej księdze podczas wymieniania i opisu imion i funkcji duchów użyte są jedynie wstępne inwokacje zaklęć, ponieważ każdy książę musi mieć swoje zaklęcie, a jednocześnie wszystkie mają taką samą formę. Cała inwokacja podana jest na koniec tej części Lemegetonu i należy jej używać przy każdym wezwaniu. Lemegeton, Clavicula Salomonis, czyli mniejszy klucz króla Salomona. Księga druga, zwana sztuką Teurgi Goetii króla Salomona. W poniższym traktacie podanych jest 31 imion wyższych duchów z wieloma podległymi im duchami, ministrami, wraz z ich pieczęciami i symbolami, które mają być noszone na lamenie, na piersiach, bowiem bez tego duch, który się pojawi, nie będzie posłuszny ani nie spełni Twojej woli. Umiejętności tych wszystkich duchów są takie same, ponieważ to, co jeden potrafi uczynić, to samo potrafią uczynić inne. Mogą one ukazywać i odkrywać wszystkie rzeczy ukryte i wykonane na świecie i potrafią przynieść, sprowadzić i zrobić dowolną rzecz, jaka wykonana być może lub zawiera w sobie któryś z czterech żywiołów – ogień, powietrze, ziemię lub wodę. Mogą też zdradzać sekrety królów lub wszelkich innych osób. Duchy te, mając charakter eteryczny, są z natury dobre i złe, to znaczy jedna część jest dobra, inna zła. Rządzone są przez swoich książąt, zaś każdy książę ma swoją siedzibę w którymś z kierunków świata, jak pokazane jest na poniższym rysunku. Kiedy zatem zapragniesz przywołać któregoś z królów albo ich służących, musisz zwrócić się w kierunku, w którym król albo książę ma swoją siedzibę albo miejsce zamieszkania, i nie możesz omylić się w swoich operacjach. Wiedz, że każdy książę ma mieć swoje zaklęcie. I choć wszystkie mają jedną formę, różnią się imieniem i miejscem pobytu ducha, jak też i pieczęcią, co wszystko należy stosownie dobrać. Co się tyczy szat i innych materiałów, opisane zostały uprzednio w Księdze Goetii. Rysunek pokazujący porządek 31 królów lub książąt z podległymi im ministrami. Po odnalezieniu króla łatwo odszukać jego poddanych. Dzięki temu rysunkowi można zauważyć, że 20 z tych królów ma stałe siedziby i trwa w jednym miejscu, zaś pozostałych 11 jest w ruchu i są czasami w jednym miejscu, a czasami w innym. Dlatego nie ma znaczenia, w którą stronę stoisz zwrócony twarzą, gdy właśnie ich pragniesz przywołać, albo też ich służących. Karnesiel. Karnesiel jest największym imperatorem panującym na wschodzie, który ma pod sobą 1000 wielkich i 100 niższych książąt, oprócz 5 bilionów podległych mu duchów, niższych rangą niż książęta. Spośród nich wymieniamy jedynie 12 wyższych książąt wraz z ich znakami. Ci bowiem wystarczą do praktyki magicznej. Oto ich imiona i znaki. Myrezyn, Ornich, Zabriel, Bukafas, Benoham, Arifiel, Kumeriel, Wadriel, Armany, Capriel, Bedary, Lafor, i ich znaki. Wiedz, że kiedy przywołujesz Karnesiela, czy to w dzień, czy w nocy, towarzyszy mu świta 60 bilionów duchów. Gdy jednak przywołujesz któregoś z tych jego książąt, nigdy nie towarzyszy im więcej aniżeli 300, a czasami nie więcej aniżeli 10 duchów. Zaklęcie Karnesiela. Zaklinam cię, o ty wielki, potężny książę Karnesielu, który jesteś imperatorem i wielkim wodzem władającym wschodnim dominium niczym król, który władasz wszelkimi duchami za sprawą najwyższego Boga El. Kaspiel. Kaspiel jest największym imperatorem panującym na południu,
który ma pod sobą 200 wielkich książąt i 400 niższych, nie licząc 1 biliona 200 milionów podległych mu duchów, które są niższe rangą. Spośród nich, jak mówi Salomon, wspomnimy jedynie 12 wyższych książąt wraz z ich znakami, ponieważ jest to ich wystarczająca ilość do praktyki magicznej. Oto ich imiona i znaki. Ursiel, Hariel, Maras, Femol, Budarim, Kamory, Larmol, Aridieli, Geriel, Ambri, Kamor, Oriel. Każdy z tych 12 książąt ma do towarzystwa 2660 niższych książąt, z czego część przybywa wraz z nim, gdy jest inwokowany. Są one jednak bardzo uparte i oporne. Zaklęcie Kaspiela. Zaklinam Cię, o Ty wielki i potężny Książę Kaspielu. Amendiel. Amendiel jest wielkim imperatorem Zachodu, który ma pod sobą 300 wielkich książąt i 500 niższych, oprócz 40 bilionów 30 milionów 100 tysięcy innych niższych duchów podległych, towarzyszących mu, z czego wymieniamy jedynie 12 wyższych książąt i ich znaki, co wystarczy do praktyki. Wadros, Kamiel, Luziel, Musiriel, Rapsiel, Lamael, Zoeniel, Kurifas, Amesiel, Kodriel, Balsur, Nadrok i ich znaki. Wiedz, że Amendiela można wezwać o każdej porze dnia i nocy, lecz jego książęta, którzy mają towarzyszących im 3880 służących, przywoływani mogą być tylko w pewnych godzinach, jak na przykład Wadros przywoływany może być w pierwszych 2 godzinach dnia, Kamiel w drugich 2 godzinach dnia i tak dalej sukcesywnie, aż dojdziesz do Nadroka, który przywoływany może być w 2 ostatnich godzinach nocy, a potem znowu Wadros. Tej samej reguły trzeba przestrzegać, przywołując książąt przynależnych Demurielowi, imperatorowi północy. Zaklęcie ducha Amendiela. Zaklinam Cię, o wielki i potężny Książę Amendielu, któryś jest imperatorem i najwyższym królem w dominium Zachodu. Demuriel. Demuriel jest wielkim i potężnym imperatorem północy, który ma pod swoimi rozkazami 400 wielkich i 600 niższych książąt oraz 700 bilionów, 800 miliardów, 900 tysięcy towarzyszących mu służących. Spośród nich wspomnimy jedynie 12 wyższych książąt wraz z ich znakami, co wystarczy do praktyki magicznej. Arnibiel, Kabarim, Menandor, Burisiel, Doriel, Mador, Karnel, Dubilon, Meder, Huribal, Dabrinos, Homiel i ich znaki. Wiedz, że każdy z tych książąt ma 1140 służących, którzy im towarzyszą w razie potrzeby. Kiedy bowiem książę jest wzywany i ma do zrobienia więcej niż zazwyczaj, towarzyszy mu większa ilość służących. Zaklęcie. Zaklinam Cię, o wielki i potężny Książę Demurielu. Pamersiel. Pamersiel jest pierwszym i najwyższym duchem Pokensielu panującym na wschodzie, który ma pod sobą 1000 duchów, które przywoływane mają być podczas dnia, jednak z wielką ostrożnością,
są one bowiem wyniosłe i uparte, z których to wymieniamy jedynie 11. Anoir, Madriel, Ebra, Soteano, Abrulges, Urmenu, Itules, Rablion, Hamorfiel, Itrasbiel, Nadrel i ich znaki. Wiedz, że duchy te z natury są złe i fałszywe i nie należy im ufać. Są one jednak doskonałe w przepędzaniu duchów ciemności z nawiedzonych miejsc. Aby przywołać Pamersiela albo któregoś z jego sług, wykonaj krąg w taki sposób, jak opisano w księdze Goeti. Zrób to przed udaniem się do najwyżej położonego pokoju w twoim domu albo w inne miejsce z dopływem świeżego powietrza, bowiem wszystkie te duchy z natury są bytami eterycznymi. Możesz przywoływać te duchy do kryształu o średnicy 10 cm lub kryształowej kuli, co jest starożytnym i zwyczajowym sposobem przywoływania i wiązania duchów. Należy ustawić kryształ na stole magicznym, wykonanym jak na poniższym rysunku, który jest zwany stołem Salomona, mając znak ducha na piersiach oraz pas wokół talii. Blat stołu wygląda następująco. Przygotowawszy wszystko, co potrzebne, wypowiedz kilkakrotnie następujące zaklęcie, a duch przybędzie, bez wątpienia. Zwróć uwagę, że tę samą metodę należy zastosować przy przywoływaniu wszystkich kolejnych duchów opisanych w tej księdze, jak w przypadku Pemersiela i jego służących. Podobnie, jeśli chodzi o przywoływanie króla i jego sług. Zaklęcie Pamersiela. Zaklinam cię, wielki duchu Pamersielu, który panujesz na wschodzie. Padiel. Drugim duchem w kolejności pod rządami imperatora wschodu jest Padiel, który włada jako król na wschodzie i południu. Dowodzi 10 000 duchów w dzień i 20 000 w nocy, oprócz kilku tysięcy innych, znajdujących się pod jego władaniem. Są one wszystkie dobre z natury i można im ufać. Salomon powiedział, że duchy te nie mają własnej mocy, a jedynie tą, która nadana im jest przez księcia Padiela. Dlatego nie wspomniał żadnego imienia z nich, ponieważ jeśli któryś z nich jest wywoływany, i tak nie będzie mógł pojawić się bez przyzwolenia swojego księcia, co inne duchy są w stanie zrobić. Księcia Padiela przywołuje się w ten sam sposób, jak wcześniej zostało opisane na przykładzie Pamersiela. Zaklęcie Padiela. Zaklinam cię, o wielki i potężny książę Padielu, który rządzisz jako największy książę lub król w dominium wschodu i południa. Wzywam cię i rozkazuję z mocy wyjątkowego imienia twojego Boga. Kamuel. Trzecim duchem w kolejności pod rządami potężnego i wielkiego króla wschodu jest Kamuel, który panuje i rządzi jako król w południowo-wschodniej części świata, który ma pod swoją władzą wiele innych duchów, z których wymienimy jedynie 10 przynależących do dnia i tyluż samo przynależących do nocy, a każdy z nich ma 10 towarzyszących im służących, oprócz Kamiela, Sidgara, Asmela, Kalima, Dobiela i Merasa, którzy mają ich po 100 do towarzystwa. Natomiast Tediel, Moriel i Tugaros nie mają żadnych. Pojawiają się w bardzo pięknej postaci i elegancko zachowują się zarówno w dzień, jak i w nocy. Oto 10 duchów dnia pod jego władaniem, które mogą ukazać się nocą. Orpeniel, Omuel, Kamel, Budiel, Elkar, Cidgara, Pariel, Kariel, Neriel, Daniel i ich znaki.
duchy nocy pod rządami Kamuela, które mogą ukazać się za dnia. Asimiel, Kalim, Dobiel, Nodar, Faniel, Meras, Azemo, Tediel, Moriel, Tugaros i ich znaki. Zaklęcie ducha Kamuela. Zaklinam Cię, o wielki i potężny Kamuelu, który rządzisz na południowym wschodzie. Wzywam Cię. Aseliel. Czwartym duchem w kolejności jest Aseliel, który panuje jako król pod rządami Karnesiela na południowym wschodzie. Ma on pod sobą 10 wyższych duchów dnia i 20 duchów nocy. Pod każdym z nich jest 30 zarządców, a pod nimi zaś wiele innych pomniejszych. Spośród nich wymienimy 8 ważniejszych władców przynależących do dnia i tyluż samo do nocy. Każdy z nich ma 20 sług na swoje rozkazy. Wszystkie one są uprzejme, kochające i piękne z wyglądu. Oto imiona i znaki 8 duchów przynależących do dnia. Mariel, Haras, Parniel, Aratiel, Kubiel, Aniel, Asalech, Arean. Oto imiona 8 służących, którzy przynależą porze nocy i ich znaki. Asfiel, Kuriel, Hamos, Odiel, Melas, Sariel, Otiel, Bofar. Zaklęcie Aseliela. Zaklinam Cię, o Ty wielki i potężny książę Aselielu, który rządzisz jako wielki książę lub król na południowym wschodzie pod władzą Karnesiela. Barmiel. Piąty duch w kolejności zwie się Bariel, który jest pierwszym i najwyższym duchem pod Kaspielem, imperatorem południa. Włada jako król pod rządami Kaspiela i ma do dyspozycji 10 książąt za dnia i 20 w nocy, aby towarzyszyli mu i spełniali jego wolę. Wszyscy są bardzo dobrzy i chętni do posłuszeństwa egzorcyście. Spośród wszystkich wymienimy jedynie 8, którzy przynależą do dnia i tyluż samo, którzy przynależą do nocy, bowiem wystarczy taka ich ilość do praktyk magicznych. Wiedz, że każdy z tych książąt ma 20 służących, aby im towarzyszyli, gdy są przywoływani, za wyjątkiem 4 ostatnich, którzy przynależą do nocy. Ci bowiem nie mają żadnych. Oto imiona 8 książąt, którzy przynależą do dnia i ich pieczęcie. Sahas, Tigara, Hansi, Kiriel, Akteras, Barbil, Karpiel, Mansi. Oto imiona 8 książąt, którzy przynależą do nocy i ich pieczęcie. Barbis, Marguns, Kaniel, Akreba, Mareaiza, Baaba, Gabio, Astib. Zaklęcie. Zaklinam Cię, o wielki i potężny książę Barmielu, który władasz południem pod rządami Kaspiela jako wysoki książę lub król. Gediel. Szóstym duchem w kolejności, jednak drugim pod imperatorem południa, jest Gediel, który rządzi jako król na południu i zachodzie, a który ma pod sobą 20 wyższych duchów służących mu podczas dnia i tyleż samo w nocy. Spośród wszystkich wymienimy tylko 8 wyższych duchów, którzy przynależą do dnia i tyleż samo, które przynależą do nocy. One także mają po 20 służących na swoje rozkazy, gdy zostaną przywołane do postaci widzialnej. Są one bardzo miłe i uprzejme
i chętne do spełnienia Twojej woli. Oto 8 książąt, którzy przynależą do dnia. Koliel, Naras, Sabas, Assaba, Sariel, Ranciel, Maschel, Bariel oraz 8 książąt, którzy przynależą do nocy. Raciel, Sadiel, Agra, Anael, Aroan, Cirecas, Aglas, Vriel. Zaklęcie. Zaklinam Cię, o wielki i potężny Książę Gadielu, który rządzisz jako król na południu w kierunku zachodu. Przywołuję Cię i narzucam swoją wolę. Asyriel. Siódmym duchem w kolejności, lecz trzecim pod wielkim imperatorem południa jest Asyriel. To potężny król władający w południowo-zachodniej części świata. Towarzyszy mu 20 wielkich książąt w ciągu dnia i tyluż samo w nocy. Mają pod sobą kilku towarzyszących im służących, z których wymienimy tu tylko 8 wyższych książąt, którzy przynależą do dnia i tyluż samo przynależących do nocy. Ci bowiem wystarczą do praktyk magicznych. Pierwszych 4, którzy przynależą do dnia i do nocy, mają po 40 służących pod sobą. Pozostałych 4 dnia ma ich po 20. Pozostałych 4 nocy każdy po 10. Wszystkie one są dobrej natury i chętne do posłuszeństwa. Zapamiętaj, że te, które są dzienne, przywoływać trzeba w dzień, a nocne w nocy. Oto imiona i pieczęcie 8 książąt, którzy przynależą do dnia. Astor, Karga, Buniel, Rabas, Arcisat, Ariel, Kusiel, Malguel oraz 8 książąt, którzy przynależą do nocy. Amiel, Kusriel, Marot, Omiel, Budar, Aspiel, Faseuna, Hamas. Zaklęcie Asyriela. Zaklinam Cię, o wielki i potężny królu Asyrielu, który władasz jako król na południowym zachodzie. Maseriel. 8 duch w kolejności, lecz 4 pod imperatorem południa, nosi imię Maseriel. Włada jako król w dominium zachodu od południa. Ma pod sobą ogromną ilość książąt i służących do towarzystwa, z czego wymienimy jedynie 12 najważniejszych książąt, którzy są z nim podczas dnia i 12, którzy towarzyszą mu i wypełniają jego wolę w nocy. Wszystkie są dobrymi duchami z natury i chętnie we wszystkim poddadzą się Twojej woli. Duchy dzienne należy przywoływać w dzień, nocne w nocy. Każdy z nich ma po 30 towarzyszących im służących. Oto imiona i pieczęcie 12 duchów dnia pod władzą Maseriela. Machłe, Roriel, Earwiel, Zeriel, Antniel, Versur, Azimel, Hasol, Patiel, Asuel, Aliel, Espoel oraz 12 duchów nocy. Arach, Maras, Noguiel, Saemiel, Amoir, Bachiel, Baros, Eliel, Earos, Rabiel, Atriel, Solvor. Zaklęcie. Zaklinam Cię, o wielki i potężny Maserielu, który władasz jako książę lub król w dominium zachodu od południa. Malgaras. 9 duch w kolejności, ale 1 pod imperatorem zachodu, zwie się Malgaras. Włada jako król w dominium zachodu
i ma pod sobą 30 książąt, aby mu towarzyszyli za dnia i tyluż samo w nocy, a każdy z nich ma po kilku własnych służących. Wymienimy tu tylko po 12 książąt towarzyszących mu podczas dnia i 12 będących przy nim w nocy. Każdy z nich ma w swoim towarzystwie po 30 służących, za wyjątkiem Misjela, Barfasa, Aspara i Deilesa, ponieważ ci mają tylko po 20 każdy, zaś Arois i Basiel mają zaledwie po 10. Wszystkie te duchy są bardzo grzeczne i chętnie pojawią się na twoje życzenie. Za każdym razem ukazują się parami, każdy wraz ze swoim sługą. Duchy dnia należy przywoływać za dnia, nocne w nocy. Oto imiona i znaki 12 książąt dnia. Karmiel, Meliel, Borasy, Agor, Kasiel, Rabiel, Kabiel, Udiel, Oriel, Misiel, Barfas, Arois. Oto 12 książąt nocy. Arok, Dodiel, Kubi, Libiel, Rabok, Aspiel, Karon, Zamor, Amiel, Aspar, Deilas, Basiel. Zaklęcie. Zaklinam cię, o ty wielki i potężny książę Malgarasie, który rządzisz. Dorochiel. Dziesiątym duchem w kolejności, ale drugim pod imperatorem zachodu jest Dorochiel, który jest potężnym księciem panującym na zachodzie od północy. Ma pod sobą 40 książąt, którzy towarzyszą mu w dzień i tyluż samo w ciągu nocy, wraz z niezliczonym zastępem służących. Spośród nich wszystkich wymienimy jedynie 24 najważniejszych książąt, którzy przynależą do dnia i tyluż samo dla nocy, wraz z ich pieczęciami. Zauważ, że 12 pierwszych, którzy przynależą do dnia i do nocy, ma po 40 towarzyszących im służących, natomiast 12 pozostałych duchów dnia i nocy ma po 400 służących każdy, którzy im towarzyszą, gdy się ukazują. Również wszystkie dzienne duchy muszą być przywoływane w dzień, nocne w nocy. Obserwuj ruch planet, ponieważ dwa pierwsze duchy, które przynależą do dnia, należy wzywać w pierwszej godzinie dnia, dwóch następnych w drugiej godzinie dnia i tak dalej po kolei, aż z godzin dziennych dojdziesz do nocnych, a przez noc znów do pierwszych dwóch duchów dnia. Wszystkie są z natury dobre i chętnie będą ci posłuszne w wypełnianiu twojej woli. Oto imiona i pieczęcie 24 książąt dnia, 12 przed południem. Magael, Artino, Efiel, Maniel, Suriel, Karsiel, Fabiel, Karba, Merach, Altor, Omiel. I 12 po południu. Gudiel, Asfor, Emuel, Soriel, Kabron, Diviel, Abriel, Danael, Lomor, Kasael, Busiel, Larfos. Oto 24 książąt pod władaniem Dorochiela, którzy przynależą do nocy. 12 przed północą. Nachiel, Oficiel, Bulis, Momel, Darbori, Paniel, Kursas, Aliel, Aroziel, Kusine, Wraniel, Pelusar oraz 12 po północy. Pafiel, Gariel, Soriel, Maziel, Futiel, Kairos, Narsial, Moziel, Abael, Merot,
Kadriel, Lodiel. Zaklęcie do Rochiela. Zaklinam Cię, o wielki i potężny Książę Dorochielu, który rządzisz zachodem od północy, przyzywam Cię. Usiel. Jedenasty duch w porządku, jednak trzeci pod imperatorem Amenadielem, zwie się Usiel i jest potężnym księciem panującym jako król na północnym wschodzie. Ma 40 dziennych i 40 nocnych książąt do towarzystwa za dnia i w nocy. Spośród wszystkich wymienimy 14 przynależących do dnia i tyluż samo do nocy, co wystarczy do praktyk magicznych. Pierwszych 8, którzy przynależą do dnia, ma po 40 służących, a pozostałych 6 po 30. Pierwszych 8, którzy należą do nocy, ma po 40 służących do towarzystwa. Następnych 4 książąt ma po 20 służących, a ostatnich 2 po 10. Wszystkie duchy są bardzo posłuszne i chętnie się pojawiają, gdy są przywoływane. Mają dużo większą moc w ukrywaniu i odnajdywaniu skarbów, aniżeli jakiekolwiek inne duchy, jak mówił Salomon, opisane w tej księdze. A gdy ukrywasz jakąś rzecz i nie chcesz, aby została odnaleziona, wykonaj te 4 znaki na dziewiczym pergaminie i połóż je wraz ze skarbem, a nigdy nie będzie odnaleziony ani zabrany. Są to imiona i znaki następujących duchów czytane od prawej do lewej. Adan, Ansoel, Magni i Abariel. Oto 14 książąt dnia i ich pieczęcie. Abariel, Ameta, Arnen, Saefer, Potiel, Saefarn, Magni, Amandiel, Barsu, Garnasu, Hissam, Fabariel, Usiniel. Oto 14 książąt nocy i ich pieczęcie. Ansoel, Godiel, Barfos, Burfa, Adan, Sadiel, Sodiel, Osidiel, Patier, Marae, Asuriel, Almoel, Lasfaron, Etiel. Zaklęcie wzywające Usiela. Zaklinam Cię, o wielki i potężny Książę Usielu, który panujesz jako największy książę lub król pod władzą Amanadiela na północnym zachodzie. Kabariel. 12 w kolejności duchem i 4 pod imperatorem zachodu jest Kabariel, który jest potężnym księciem władającym na zachodzie od północy. Ma do swojej dyspozycji 50 książąt, którzy towarzyszą mu za dnia i tyluż samo w nocy, którzy mają pod sobą wielu służących. Spośród nich wszystkich wymienimy zaledwie 10 najważniejszych książąt, którzy przynależą do dnia i tylu też do nocy. Każdy z nich ma po 50 służących dotrzymujących im towarzystwa, gdy ich mistrz jest przywoływany. Pamiętaj, że książęta, którzy przynależą do dnia, są bardzo dobrzy i chętni do posłuszeństwa swojemu mistrzowi. Należy wzywać ich za dnia. Nocni są z natury źli i nieposłuszni i oszukają Cię, jeśli będą mogli. Należy przywoływać ich nocą. Oto imiona i pieczęcie 10 książąt dnia. Satifiel, Parius, Godiel, Taros, Asoriel, Etimiel, Klissan, Elitel, Aniel, Kufal oraz 10 książąt nocy i ich znaki. Mador, Peniel, Kugiel, Talbus, Otim, Ladiel, Morias, Pandor, Kazul, Dubiel.
zaklęcie ducha Kabariela. Zaklinam Cię, o wielki i potężny Książę Kabarielu, który rządzisz jako król na północy od zachodu. Raisiel. 13 duchem w kolejności, a pierwszy pod Demurielem, imperatorem północy, jest Raisiel, który włada jako król na północy i ma 50 książąt towarzyszących mu za dnia i tyluż samo w nocy. Ci z kolei mają wielu służących pod sobą, aby wykonywali ich wolę. Spośród wszystkich wspomnimy tylko 16 najważniejszych książąt dnia, ponieważ są z natury dobrzy i gotowi do posłuszeństwa, i tylko 14 książąt nocy, bowiem ci z natury są źli, uparci i nieposłuszni i nie słuchają chętnie. Wszyscy książęta dnia mają po 50 służących każdy, oprócz 6 ostatnich, ci bowiem mają jedynie po 30. 8 pierwszych książąt nocy ma po 40 służących, oprócz 4 kolejnych, ci bowiem mają jedynie po 20, a ostatni tylko 10. Oto imiona i pieczęcie 16 duchów dnia. Bakiar, Toak, Sekuiel, Sadar, Terat, Astael, Ramika, Dubarus, Armena, Albhadur, Hanaei, Fursiel, Batasiel, Melha, Taras, Vriel. Oto 14 duchów nocy. Tariel, Paras, Arail, Kulmar, Lazaba, Aleasi, Sebach, Kuibda, Belsaj, Morael, Sarah, Arepach, Lamas, Turkal. Zaklęcie ducha Raisaela. Zaklinam Cię, o wielki i potężny Książę. Symiel. 14 duchem w kolejności, a drugi pod imperatorem północy jest Symiel. Włada on jako król na północy od wschodu. Ma 10 książąt do towarzystwa w ciągu dnia i 1000 podczas nocy. Każdy z nich ma po kilku służących. Spośród nich wspomnimy jedynie 10 duchów dnia i 10 duchów nocy. Duchy dnia są bardzo dobre i nie są nieposłuszne, jak te uparte z nocy, które nie pojawiają się chętnie. Duchy dzienne mają razem do dyspozycji 720 służących, aby czynili ich wolę, zaś 10 nocnych 790 służących, aby im towarzyszyli we właściwym momencie. Oto imiona tych 20 duchów wraz z ich pieczęciami i liczbą służby. 10 duchów dnia pod rządami Symiela. Asmiel – 60, Chrubas – 100, Waslos – 40, Malgron – 20, Romiel – 80, Larael – 60, Achol – 60, Boniel – 90, Dagiel – 100, Musor – 110. Oto 10 duchów nocy. Marfus 70, Apiel 30, Kuriel 40, Molael 10, Arafos 50, Marianu 100, Narzael 20, Murae 30, Rihel 120, Nalael 130. Armadiel. 15 duchem w kolejności
a trzecim pod imperatorem północy jest Armadiel. Panuje on jako król na północnym wschodzie i ma pod sobą wielu książąt i innych służących. Spośród nich wszystkich wspomnimy tylko 15 ważniejszych książąt, z których każdy ma po 1260 służących. Książęta ci mogą być przywoływani zarówno w dzień, jak i w nocy. Trzeba tylko podzielić dobę na 15 części, poczynając od wschodu słońca i każdej z części przypisać po jednym z duchów, kończąc na ostatniej, 15 części nocy. Wszystkie te duchy są z natury dobre i chętnie spełnią każde twoje życzenie. Oto ich imiona i znaki. Nassar, Parabiel, Lariel, Kalwarnia, Orariel, Alferiel, Oryn, Samiel, Asmael, Jasziel, Pandiel, Karasiba, Azbibiel, Mafair, Oemiel. Zaklęcie. Zaklinam cię, o wielki i potężny książę Armadielu. Baruchas. 16 duchem w kolejności, a 4 pod imperatorem północy jest Baruchas, który rządzi jako król na wschodzie od północy. Ma wielu książąt i innych służących, którzy mu towarzyszą, z czego wymienimy 15 najważniejszych książąt, którzy przynależą do dnia i nocy. Mają oni do dyspozycji 7040 służących. Są one wszystkie z natury dobre i chętne do posłuszeństwa. Musisz przywoływać te duchy w ten sam sposób, jak opisane to zostało w przypadku Armadiela i jego książąt. To znaczy podzielić dzień i noc na 15 części. Oto imiona i znaki tych 15 książąt. Quitta, Sarael, Melchon, Kavair, Abok, Kartael, Janiel, Farol, Baoksas, Geriel, Monael, Huba, Lamael, Kartael, Dekariel. Zaklęcie. Zaklinam cię, o wielki i potężny królu Baruchasie. Błędni książęta. Zapoznasz się tu z 11 wielkimi i potężnymi książętami i ich sługami, którzy nie mają swojego stałego dominium i wędrują z miejsca na miejsce. Najważniejszym i pierwszym z błędnych duchów jest Geradiel. Ma on do towarzystwa 18150 sług, ale żadnego z książąt. Dlatego wzywa się go samego, ale przybywa on wraz z dużą ilością sług, zależną od pory dnia lub nocy, gdy jest inwokowany. W trakcie pierwszych 2 godzin dnia, określonych ruchem planet, i drugich 2 godzin nocy, przybywa wraz z nim 470 jego sług. W 2 drugich godzinach dnia i 2 trzecich godzinach nocy pojawia się z nim 590 jego sług. W 2 trzecich godzinach dnia i 2 czwartych godzinach nocy przybywa ich 930. W 2 czwartych godzinach dnia i 2 piątych godzinach nocy przybywa 1560 jego sług. W 2 piątych godzinach dnia i 2 szóstych godzinach nocy przybywa ich 13710, a w 2 szóstych, czyli ostatnich godzinach dnia, przybywa ich 930, natomiast w 2 pierwszych godzinach nocy przybywa 1560 jego sług. Wszystkie te duchy są z natury dobre i chętnie będą we wszystkim posłuszne. Zaklęcie. Zaklinam cię, o wielki i potężny książę Geradielu, który błądzisz tu i tam wraz ze swoimi sługami. Zaklinam cię, Geradielu, abyś natychmiast ukazał się przede mną ze swoją świtą w pierwszej godzinie dnia, w tym krysztale lub tu przed tym kręgiem.
Buriel. Następnym z błędnych książąt jest Buriel, który ma pod sobą wielu książąt i innych służących, którzy towarzyszą mu i wypełniają jego wolę. Wszyscy oni z natury są źli i znienawidzeni przez wszystkie inne duchy. Pojawiają się gwałtownie pod postacią węży z głowami dziewic i mówią ludzkim głosem. Należy wzywać je podczas nocy, ponieważ nienawidzą dnia. Trzeba też pamiętać o godzinach planetarnych, w których można ich przywołać. Spośród nich wszystkich wspomnimy jedynie o 12 najważniejszych książętach, którzy odpowiadają 12 godzinom planetarnym nocy, z których każdy ma po 880 służących, towarzyszących im w nocy. Oto imiona i znaki duchów podległych Burielowi. Merosiel, Almadiel, Kupriel, Sarwiel, Kasbriel, Nedriel, Bufiel, Futiel, Drusiel, Karniel, Drubiel, Nastros. Zaklęcie. Zaklinam Cię, o wielki i potężny książę Burielu, który błądzisz tu i tam wraz ze swoimi książętami i innymi służącymi duchami. Zaklinam Cię, Burielu, abyś natychmiast pojawił się ze swoją świtą w pierwszej godzinie nocy, tu przede mną w tym krysztale lub tu przed tym kręgiem, w pięknej i przyjemnej postaci, aby wypełnić moją wolę we wszystkim, czego od Ciebie zażądam. Hydriel. Trzeci z tych błędnych książąt zwie się Hydriel, który ma pod sobą 100 wielkich książąt oprócz 200 niższych książąt i niezliczonej liczby służby. Spośród wszystkich wymienimy tylko 12 najważniejszych książąt, którzy mają po 1320 towarzyszącej im służby. Można ich przywoływać zarówno w dzień, jak i w nocy, zgodnie z ruchem planetarnym. Pierwszego można wzywać w pierwszej godzinie dnia lub nocy i tak dalej sukcesywnie, aż dojdziesz do ostatniego. Oni również ukazują się pod postacią węży z głowami i twarzami dziewic, są jednak bardzo uprzejmi i posłuszni. Lubują się najbardziej w wodach i wszystkich mokrych terenach. Oto ich imiona i pieczęcie. Mortoliel, Hamoriel, Pelariel, Musuziel, Lameniel, Brachiel, Samiel, Dusiriel, Kamiel, Arbiel, Luciel, Hariel. Zaklęcie. Zaklinam Cię, o wielki i potężny książę Hydrielu. Pirichiel. Czwarty w kolejności z tych błędnych książąt nosi imię Pirichiel. Nie ma pod sobą żadnych książąt, ale rycerzy, z których wymienimy 8, co zupełnie wystarczy do praktyk magicznych. Mają oni pod sobą 2000 służby. Można ich wzywać w zależności od ruchów planetarnych, pory dnia. Wszyscy są dobrzy z natury i chętnie spełnią Twoją wolę. Oto ich imiona i pieczęcie. Damarsiel, Kardiel, Almasor, Nemariel, Menariel, Demediel, Hursiel, Kuprisiel. Zaklęcie. Zaklinam Cię, o wielki i potężny książę Pirchielu, który wędrujesz. Emoniel. Piąty błędny książę nosi imię Emoniel. Ma on pod sobą 100 książąt, oprócz 20 niższych ministrów i mnóstwo służących, którzy mu towarzyszą. Spośród wszystkich wymienimy 12 wyższych książąt, którzy mają w swoim towarzystwie 1320 niższych książąt i służących. Wszystkie one są dobre z natury i posłuszne. Można przywoływać ich zarówno w dzień, jak i w nocy, zgodnie z porządkiem planetarnym.
Zamieszkują one, jak powiedziano, głównie w lasach. Oto imiona i pieczęcie jego 12 książąt. Ermoniel, Edriel, Karnodiel, Fanuel, Dramiel, Pandiel, Wesenel, Nasinel, Kruchiel, Armesiel, Oaspeniel, Musiniel. Zaklęcie. Zaklinam cię, o wielki i potężny książę Emonielu, który wędrujesz. I Kosiel. Szósty z tych błędnych książąt nazywa się Ikosiel. Ma on pod sobą 100 książąt i 300 towarzyszy, oprócz innych służących. Spośród nich wzięliśmy 15 wyższych książąt, co wystarczy do praktyk magicznych. Mają oni 2000 służących. Wszystkie te duchy są dobre z natury i wykonują rozkazy. Najczęściej pojawiają się w domach, ponieważ tam czują się najlepiej. Można przywoływać je przez 24 godziny, za dnia i w nocy. Znaczy to, że trzeba podzielić 24 godziny doby na 15 części, zgodnie z ilością duchów, rozpoczynając od pierwszej godziny o wschodzie słońca, kończąc na ostatniej o wschodzie słońca następnego dnia. Oto imiona i pieczęcie tych 15 duchów. Mahariel, Pischiel, Tanatiel, Zosiel, Agapiel, Rerpiel, Emediel, Cambriel, Natriel, Zahariel, Atesiel, Kumariel, Munefiel, Heresiel, Urbaniel. Zaklęcie. Zaklinam cię, o ty wielki i potężny książę Ikosielu. Soteriel. Siódmym duchem z błędnych książąt jest Soteriel. Ma on pod swoimi rozkazami 200 książąt i 200 towarzyszy, którzy co roku zmieniają swoje miejsce pobytu. Mają oni wiele sług do pomocy. Wszystkie te duchy są dobre i bardzo posłuszne. Spośród nich wszystkich wymienimy tylko 12 wyższych książąt, z których pierwszych 6 pozostaje książętami jednego roku, zaś pozostałych 6 następnego roku i tak władają na zmianę, aby służyć swojemu księciu. Mają do dyspozycji 1840 służących. Można przywoływać ich zarówno w dzień, jak i w nocy, zgodnie z ruchem planetarnym, z właściwą godziną. Oto ich imiona i pieczęcie. Inachiel, Praxel, Moraha, Amodar, Nadrusiel, Kobusiel, Amriel, Haroel, Prasiel, Mursiel, Penader. Zaklęcie. Zaklinam cię, o wielki i potężny książę Soterielu, który wędrujesz. Menadiel. Ósmym z błędnych książąt jest Menadiel. Ma on pod sobą 20 książąt, 100 towarzyszy i wielu innych służących. Wszystkie duchy mają dobrą naturę i są posłuszne. Spośród wszystkich wymienimy tutaj 6 wyższych i 6 niższych książąt, którzy mają pod sobą 390 służących. Pamiętaj, że musisz przywołać ich zgodnie z ruchem planetarnym. Księcia w pierwszej godzinie dnia, towarzysza w następnej i tak dalej na zmianę przez wszystkie kolejne godziny dnia i nocy. Oto ich imiona i znaki. 6 wyższych książąt. Larmol, Drasiel, Klamor, Benodiel, Harsiel, Samiel oraz 6 pomniejszych książąt. Barchiel, Amasiel, Baruch, Nedriel, Kurasin, Tarson. Zaklęcie. Zaklinam cię, o wielki i potężny książę Menadielu, który wędrujesz. Makariel.
9. w kolejności błędnym duchem jest Makariel. Ma on pod sobą 40 książąt, oprócz innych towarzyszących mu niższych służących. Spośród nich wymienimy tylko 12 wyższych książąt, którzy mają do dyspozycji 400 służących. Wszystkie te duchy są z natury dobre i posłuszne w wykonywaniu woli egzorcysty. Ukazują się pod różnymi postaciami, najczęściej pod postacią smoków z głowami dziewic. Książąt tych można przywoływać zarówno w dzień, jak i w nocy, zgodnie z porządkiem planetarnym. Oto ich imiona i znaki. Klaniel, Drusiel, Andros, Haroel, Asmadiel, Remuel, Mastuel, Werpiel, Gremiel, Turiel, Brufiel, Lemodak. Zaklęcie. Zaklinam cię, o wielki i potężny Marakielu, który wędrujesz. Uriel. 10. w kolejności błędnym duchem jest Uriel. Ma on pod sobą 10 ważniejszych książąt, 100 niższych oraz liczną towarzyszącą mu służbę. Wszystkie one z natury są złe i niechętnie będą ci posłuszne. Są bardzo fałszywe w tym, co robią. Ukazują się pod postacią węży z głowami i twarzami dziewic. Spośród wszystkich wspomnimy jedynie 10 wyższych książąt, którzy mają wokół siebie 650 towarzyszy i służących. Oto ich imiona i znaki. Habri, Drabros, Narmiel, Frasmiel, Brymiel, Dragon, Kurmas, Drapios, Hermon, Aldrusy. Zaklęcie. Zaklinam cię, o wielki i potężny książę Urielu, który wędrujesz. Bidiel. 11. i ostatnim błędnym duchem i księciem jest Bidiel. Ma on pod swoimi rozkazami 20 wyższych książąt i 200 pomniejszych, oprócz licznej rzeszy służących. Książęta ci każdego roku zmieniają swoją funkcję i miejsce. Są oni wszyscy dobrzy i we wszystkim posłuszni egzorcyście. Ukazują się pod bardzo pięknymi ludzkimi postaciami. Spośród wszystkich wymienimy 10 wyższych książąt, którzy mają do dyspozycji 2400 służących. Oto imiona i znaki 10 wielkich książąt. Mudriel, Krucham, Bramsiel, Armoniel, Lameniel, Andruchiel, Merasiel, Harobiel, Parsifiel, Chremaos. Zaklęcie błędnych książąt. Zaklinam cię, o wielki i potężny książę, który wędrujesz w przestrzeni wraz ze swoimi książętami i orszakami innych swoich poddanych duchów. Zaklinam cię, abyś natychmiast pojawił się przed moim obliczem w tej pierwszej godzinie dnia, tu przede mną w tym krysztale lub przed tym kręgiem, w pięknej i przyjemnej postaci i spełnił moją wolę we wszystkim, czego od ciebie zażądam. Zaklęcie książąt władających stronami świata. Zaklinam cię, o wielki i potężny książę, który władasz jako król w dominium wschodu. Zaklinam cię, abyś natychmiast pojawił się przed moim obliczem w tej pierwszej godzinie dnia, tu przede mną, w tym krysztale lub przed tym kręgiem, w pięknej i przyjemnej postaci i spełnił moją wolę we wszystkim, czego od ciebie zażądam. Zaklęcie mniejszych błędnych książąt. Zaklinam cię, o wielki i potężny książę, który przemierzasz przez tworza wraz ze swoim księciem i panem oraz innymi twoimi i jego sługami. Zaklinam cię, abyś natychmiast pojawił się przed moim obliczem w
tej pierwszej godzinie dnia, tu przede mną w tym krysztale lub tu przed tym kręgiem, w pięknej i przyjemnej postaci i spełnił moją wolę we wszystkim, czego od Ciebie zażądam. Zaklęcie mniejszych książąt władających stronami świata pod swoim księciem i panem. Zaklinam Cię, o wielki i potężny książę, który władasz pod księciem lub królem w dominium wschodu. Zaklinam Cię, abyś natychmiast pojawił się w trójkącie sam lub ze swoimi sługami w pierwszej godzinie dnia, tu przede mną w tym krysztale lub w tym kręgu, w pięknej i przyjemnej postaci, aby wykonać moją wolę we wszystkim, czego od Ciebie zapragnę albo zażądam. Zaklinam Cię i z mocą nakazuję Ci, przez Tego, który wypowiedział słowo, a wszystko się stało, i przez wszystkie święte i potężne imiona Boga, który jest jedynym Stworzycielem nieba, ziemi i piekła oraz wszystkiego, co się tam znajduje. Przez Adonai, El, Elohim, Elohe, Elion, Escerhie, Saboat, Jah, Tetragrammaton, Sadaj. Przez jedynego Pana Boga zastępów zaklinam Cię, abyś natychmiast ukazał mi się tu, w tym krysztale lub tu przed tym okręgiem, w pięknej i przyjemnej ludzkiej postaci, bez wyrządzania krzywdy mnie ani żadnemu innemu stworzeniu, jakie stworzył i uczynił Bóg Jehowach. Przybądź bez zwłoki w pokoju, w widzialnej i miłej postaci, aby wypełnić moją wolę, skoroś zaklęty przez imię wiecznie żywego i prawdziwego Boga Helorien, Tetragrammaton, Anefekseton, aby wypełnić moje rozkazy i pozostać do końca. Zaklinam, rozkazuję i przymuszam Cię, Duchu, przez Alfę i Omegę i przez imię Primeumaton, który rozkazuje całemu zastępowi niebieskiemu, i przez wszystkie te imiona, które Mojżesz wezwał, gdy przez moc tych właśnie imion sprowadził wielkie plagi na Faraona i wszystkich ludzi w Egipcie. Przez imiona Zebaot, Eserchie, Oriston, Elion, Adonai, Primeumaton i przez imię Semes Amatia, które wezwał Jozue, a słońce wstrzymało swój bieg, i przez imię Hagios, i przez pieczęć Adonaja, Agla, Ona, Tetragrammatona, któremu posłuszne są wszystkie stworzenia, i przez straszliwy sąd Najwyższego Boga, oraz przez świętych aniołów niebios, i przez wielką mądrość Wszechpotężnego Boga Zastępów, abyś przybył ze wszystkich części świata i udzielił mądrych odpowiedzi na wszystkie pytania, które Ci zadam. Zatem przybywaj w pokoju, w widzialnej postaci i mów do mnie głosem zrozumiałym. Przybywaj w imię Adonai, Zebaot, Adonai, Amiram. Pospiesz się, przybywaj. Adonai, Sadaj, Król Królów rozkazuje Ci. Gdy się pojawi, pokaż mu jego znak oraz pentakl Salomona, mówiąc: spójrz na pentakl Salomona, który przyniosłem przed Twoje oblicze. Dalej, jak zostało napisane w ostatniej części Księgi Goetii poświęconej zaklęciom. A gdy Duch spełni Twoje rozkazy, zwolnij go, również według wskazówek zapisanych w tej księdze. Tak oto kończy się Księga Druga, zwana Teurgia Goetia.